Witek miał coś takiego nieprawdopodobnego, miał taki instynkt aktorski nieprawdopodobny i taki rodzaj naturalności, wobec której cały kunszt aktorski może się schować. On miał coś takiego nieprawdopodobnie niezwykłego i zwykłego jednocześnie. Więc grać z nim było wielką przyjemnością z jednej strony, a z drugiej strony niebezpieczeństwem dla aktora, bo zawsze się przy nim wypadało gorzej. I na pewno to, co wszyscy też podkreślali dzisiaj, czyli jego niezwykłe poczucie humoru, z którego był znany. To takie niezwykłe, też bardzo takie autoironiczne, czasami sarkastyczne, a jednocześnie z taką wielką sympatią do człowieka, do ludzi. On po prostu lubił życie, kochał ludzi i to, no po prostu to z niego emanowało. Będzie go bardzo, bardzo brak na pewno. Myślę, że on dawał nam wszystkim taką lekcję pokory, takiej normalności. Po prostu dobrze wykonywać to, co do nas należy, nie dopisywać do tego jakichś zbędnych ideologii i skromność. Skromność i pokora. Myślę, że to go cechowało. Jednocześnie właśnie to duże poczucie humoru i taki dystans też i do siebie, i do świata, i do życia.